Nasi leczymy! Ha, ha, ha! Teraz jest co innego. Dawaj! Ej, pieruny, to jest mój! Szlak zbójników karpackich ciągnie się przez 5 krajów, przez Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę i Rumunię. Stolicą zbójnictwa karpackiego są byłe góry Pielsko-Żywieckie, czyli dzisiejszy Beskid Żywiecki i Beskid Śląski. Natomiast miastem, stolicą zbójnictwa jest Żywiec. Między innymi na szlaku zbójników karpackich leży też zawoja, w której się znajdujemy. I oto ta właśnie zbójnicka kapliczka, która jest za mną. Kapliczka nosi nazwę dlatego, że tutaj w XVII-XVIII wieku zbójnicy się licyli. Jak napadli na karawanę kupiecką, na kasę cesarską, to tutaj w bezpiecznym miejscu mieli swoją kryjówkę, gdzie ukrywali swoje skarby. No i tą kapliczkę ufundowali, żeby odkupić swoje winy. Dawno, dawno tutaj w Zawoi pod Babią Górą nie było nic, ni kaprec, ba, jono same lasy i lasy. W to zbyt on dochodził, przychodzili zbójnicy. Uciekali od zomków tamoj kalwaricy Żywca, za prawem się kryli w tych lasach babiogórskich. No bo i mieli gdzie tutaj filance, żandarmi, to się bali gonić, a zbójnicy znali te tereny. No i mieli na kogo napadać, karawany kupieckie tędy leciały. Bursztynowy szlak przebiegał, no to jak się ta zacaili kanzik na przełęcy krowiorki, siupino, złota śrybłacy jakisik, tkanin bogatyk. A jak im się jeszcze cośik zwysło, to łodzili na tamto strono Babiej Góry na Orawo, zaś na zomki orawskie, ceaze na Słowację obecno. Jak już tam ponów na zamku łobu pili, wracali się na Babią Górę, tutaj się kryli. A jak im się zachciało śpiewanio, tańcowanio, muzyki, no to szli do karczmy, do zawoja, jest jakąś ich dziewczynę porwali ku sobie. Zbojowie lecieli. Czasy ciężkie były, wiadomo, to zabor i tak dalej, a oni o tym, no cóż, co trzeba było co w chałupie coś zjeść, wiecie, o co chodzi. Ja baba miała ze 6-10 dzieci, no to się zbojowało, wiadomo, a talarów nie było, no to trzeba było jakoś ich żyć. To się chce z nami bić, może się spróbować, to się chce z nami bić, może się spróbować, peron się upaści, karmię ma. Kiedy zbójcy przyszli ku karczmie, a suto dudkami płacili, to i karczmarz też miał zawarty pysk i nic nie gadał, że tu zbójcy byli. Tak samo poszczególne jednostki, no może tam frajerki, mówiąc jak to kobiety dzisiaj, też sprzyjały, no bo tam jakieś świecidełka, jakieś tam ciekawostki dawali dziewczynom. Niektóry być może pomogli, jeżeli przyszedł na skargę, ale w gruncie rzeczy byli to ludzie wyjęci spod prawa. Jeszcze nigdy nie rwała się kierecka moja, mama kurczę,
zorganizowani na sposób wojskowy, kiedy był hetman, albo harnaś, albo kapitan, był srogi rygor w takiej drużynie, w takiej kompanii. Każdy zbójnik składał przysięgę na krew, na prochy dziadków i był uległy, zobowiązany, musiał przestrzegać tajemnicy. Każdy zbójnik, no a z kolei harnaś, czyli kapitan, stanowił im bezpieczeństwo, odpowiadał za nich, jeśli kogoś złapali, musiał go odbić, dzielił łupy w miarę sprawiedliwie. Także były to czasy ciekawe, ale trudne. Najsłynniejszym harnasiem babiogórskim był Józek Baczyński ze Skawicy. Tutaj urodził się, przeniósł się do Jaszczurowej i potem w 1732 roku rozpoczął swoją karierę zbójnicką, napadając Krawca Sowę pod Wadowicami. Później montował taką dość dużą kompanię zbójnicką. Włączył do niej braci Giertugów, tutaj właśnie też rodem ze Skawicy, którzy też zbujowali na własną rękę, ale dołączyli do Baczyńskiego jako dużego harnasia i zbujowali wspólnie do 1735 roku, kiedy został pojmany. Zbójcy to byli łobuzy, chuligani, mówiąc dzisiejszym językiem, wyjęci spod prawa. Świadczą o tym kroniki sądowe, kroniki miejskie, kroniki parafialne, że była to hołota i to wcale nieprawda, że kradli bogatym, oddawali no po to biednym. Ludzie wyjęci spod prawa, dowodem czego, że na Zamku Żywieckim jest sala tortur, gdzie każdy widz może przyjechać, obejrzeć narzędzia, którymi odstraszano od zbójowania, no bo była to plaga, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, mafia, gdzie momentami rząd bezradny, tak samo i wtedy. Najczęstszymi torturami dla zbójników było przede wszystkim łamanie kołem oraz wplatanie ciała w koło. Bardzo często byli ćwiartowani, podpalani ogniem oraz wbijani na pal. Dla hersztów, czyli przywódców zbójników, też bardzo często rezerwowane były najbardziej okrutne tortury, czyli wieszanie za żebro na palu. Przed nami łoże sprawiedliwości. Skrępowany zbójnik leżał na łożu, pod plecami miał wkładany drewniany jeż i dodatkowo oprócz samego nakręcania ciała i skrępowania towarzyszyły temu dodatkowe tortury, czyli polewanie gorącym olejem, gorącą wodą lub wyrywanie języka gorącymi kleszczami. Najbardziej okrutną torturą dla zbójników była kara śmierci łamania kołem. Egzekucja odbywała się na rynku, kat łamał kołem od nóg do głów albo odwrotnie. Bardzo często po tej egzekucji wplatano ciało zbójnika w koło i wieszano go w pozycji poziomej. Rozbojem zajmowano się w zasadzie zawsze. To jest taki jakiś aspekt towarzyszący człowiekowi od wiek wieków. Natomiast zbójnictwo dotyczy konkretnego okresu 200 lat, kiedy kształtowała się tutaj na tym terenie gospodarka folwarczno-pańszczyźniana.
I kiedy życie ludzi tutaj było coraz trudniejsze, ponieważ coraz większe ograniczenia gospodarcze powodowały nędzę, a to zmuszało ludzi do różnych sposobów pozyskiwania chociażby żywności, a z drugiej strony właśnie wszystkie te realia związane z gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą ograniczały niesamowicie wolność osobistą. Tak mi się widzę, to zbójnictwo to wzięło się z pragnienia ślebody, wolności. Widzieli niesprawiedliwość, widzieli bogatych opływających bogactwa, ale widzieli i nędzę. Sami takimi byli. Ci chłopcy idący na zbój byli sprytni, byli odważni, byli zwinni, także to imponowała ta ich tężyzna fizyczna, psychiczna. I tak mi się widzi, że to chyba z tego może się brać i ta słynny Janosik z Terchowej, który ma swoją okolicę. Dziś, kiedy tam się jedzie, jest wielki napis Janosikowa Kraina. To Kasi Dziesik, ten etos zbójnicki sprawił taki euroregion karpacki.